Dzień dobry, witajcie. Cześć człowiek, jesteście już? Jeszcze nie? Poczekamy na was jeszcze troszeczkę. Gramy? Rozumiemy. Spokojnie. Na pewniaka żonglerka z grze. O człowieku. A zewnętrzną częścią stopy, jak Gerard, tak? Jak Gerard, podobnie. Ulubiony piłkarz? Niezupełnie. Gerard z młodości? Znaczy, to był zawodnik, którego lubiałem oglądać. Bo przede wszystkim stylem, jego styl mi się bardzo podobał. Jest to zawodnik, który gra na mojej pozycji. No i podobało mi się przede wszystkim to, że zostawiał mnóstwo zdrowia na boisku i serca. Rzuty wolne, z tego jest znany. Dobra, no to jeden rzut wolny albo rzut karny. Ja na bramkę, ty mi strzelasz. Nie ma problemu. Masz do wyboru, którą piłkę chcesz. Jakieś specjalne podejście do piłki? 90 stopni kąt widzę. Takie, żeby było skuteczne. Dawaj, człowiek. Co tu dużo mówić? Tutaj bramka 100% skuteczności. Dobra, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Witajcie raz jeszcze. Ja jestem Krzychu Gąka, czyli prowadzący projekt Trenuj z Krzychem, a ze mną dziś największy piłkarski dżentelmen, jakiego znam, Grzegorz Krychowiak. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Niesamowicie cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Poprowadzę tutaj tego live'a. O co chodzi? Już mówię. Krzysiu, Samsung poprosił Cię, żebyś wytłumaczył, jak działa Smart TV. Oddaję Ci więc głos. Zgadza się. Teraz moje social media będą działały jak Smart TV. To Wy decydujecie, co i kiedy chcecie oglądać, a ja zajmę się resztą. A teraz się rozgrzejemy i zobaczymy. Dokładnie tak. Spójrzcie na naszą piłkarską arenę zmagań jak z turbokrzyka. Są piłki, jest bramka, są przyrządy elitarne, specjalne i za chwilę poszalejemy z różnymi challenge'ami, o których Wy będziecie decydować, jaki challenge dla Was wybierzemy, jaki Grzesiu wykona. W związku z tym już mówię, jak akcja cała będzie przebiegać. Najpierw będziemy pokazywać Wam dwa challenge'e. Każdy z nich będzie oznaczony odpowiednią emotikoną. Jaką? Wow. Wow. I dokładnie tak jak Grzegorz podpowiada. Wy po ogłoszeniu tych opcji będziecie mieć 30 sekund, aby głosować właśnie tymi emotkami. Więc wołajcie znajomych, wołajcie ludzi, udostępniajcie, klikajcie. Ludzi, zwierzęta, nawet jak mają dostęp do internetu, to niech klikają. A my w tym czasie będziemy czekać i potem po ogłoszeniu wybieramy ten challenge i realizujemy razem z Grzegorzem. W związku z tym, zaczynajmy w takim razie. Gotowy? Jestem gotowy. Na początek podbijanie piłki gorszą nogą, emotka wow, lub podbijanie piłki głową, emotka. Hi, hi, hi. 30 sekund dla Was, ja włączam stopę, który tutaj uruchamiam z kieszeni i lecimy. Która opcja Ci tak delikatnie lepiej pasuje? Ja bym postawił na odbijanie nogą, bo jak nie, to sobie włosy popsuję. A, no to rozumiem, rozumiem. Ale to nie ja decyduję. Jeszcze zostało 12 sekund. Stop. Chyba mamy już decyzję. Jak myślisz? Lewa noga. Lewa noga, tak? Słabsza noga. W związku z tym masz dzisiaj szczęście. Dokładnie tak. Pierwsza opcja, czyli podbijanie piłki słabszą nogą. Masz 3 próby, wybierasz i działasz. Działam. Jedną z piłek masz 3 szanse, każda już piłka, mam. Jedno zadanie przed Tobą. Żonglerka słabszą nogą w powietrzu. Nie musi to być odbijane nad głową. Wystarczy, że wiesz, prawidłowo uderzysz piłkę. Kontakt bez dotykania podłoża. Jak David Copperfield. Dokładnie. Proszę. A co najważniejsze jest w żonglerce, takiej rozgrzewce żonglerce? Wydaje mi się, że technika i przede wszystkim koncentracja, bo to są przede wszystkim bardzo, no to jest dosyć łatwe, ale uważam, że trzeba się przede wszystkim skupić na ćwiczeniu i go dobrze wykonać. Ale bardzo często piłkarze robią to na sztywnych nogach. Ty robisz to na sztywnych czy na lekko ugięte? Nie, no trzeba się rozluźnić, zaufać swojej technice i a reszta pójdzie. Czas na Ciebie w takim razie. Pierwsza próba, działasz. Ja liczę. Raz, dwa.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30. Czterdzieści. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, wyżej, sześć, 46 w pierwszej próbie. Dobra, no to do 100 zostało ile jeszcze? 54. 54. Masz dwie piłki, spokojnie to wykonasz. Ja widziałem, jaka tutaj jest technika. No to zaczynajmy w takim razie. Wiesz, mam niedługo mecz. Ja wiem. Ale trener przyjechał... na pewno to ogląda. Ale rzeczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy, osiem, dziewięć, dwa, 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 trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, dziewięć. Nie wiem czemu, ale za każdym razem jak biegam dookoła ciebie, to obracasz się do mnie pośrodkami. Bo to jest mój lepszy profil. No, ja podejrzewam. Dobra, mamy to, nie trzeba nuda, tego liczyć. Stuwa, prosta rzecz, banalna można powiedzieć. Mam nadzieję, że następny challenge będzie cięższy, no, trudniejszy. Co to za wyzwania, człowieku, dla ciebie? Dobra, no to przechodzimy z kolejnym challenge'em o nazwie Obi poprzeczkę, emotka wow lub Obi słupek emotka hehe. Teraz przed wami 30 sekund, ja już zeruję stoper i lecimy, decydujecie. Na zgrupowaniu czasem ćwiczycie, z tego co wiem, strzały w poprzeczkę, tak na koniec treningu, tak? Zgadza się, znaczy to jest pewna forma żartów, rozluźnienia po ciężkim treningu, możemy się trochę pośmiać. Ale jeden, z tego co wiem, to strzeli najmniejszą ilość razy, chyba zostaje delikatny oklep piłkami. Znaczy to jest tylko kwestia dogadania między zawodnikami, nie ma na to... Kto najczęściej dostaje? Szczerze mówiąc, rzadko w to gramy. Ciężko mi powiedzieć. Dobra, okej, mamy. Minął nasz czas. Decyzja. Obi poprzeczkę versus obi słupek. Czekam na informację. Obi słupek, Grzesiu. Obi słupek. Trzy piłki, ale masz pięć strzałów. Ja sobie przygotuję pozycję. Tak jak twój ulubiony piłkarz Steven Gerrard, nie ma z tym żadnego problemu. Który słupek, lewy czy prawy? To będzie moją słodką tajemnicą. Aha. Dobrze, no to proszę. A stoisz na bramce? Nie, znaczy ja będę podawał, ale chyba nie ma sensu, bo ta piłka, podejrzewam, jak uderzy słupek, to wróci do nas natychmiast. Co było? Bo nie słyszałem. Poprzeczka, no właśnie, czy słupek? Słupek! Słupek, dobra. Mój błąd. Za pół punkta można zaliczyć, człowieku, ale za pierwszym razem to ja jeszcze nie miałem tego tak często, takiej skuteczności. Proszę. Czy wy to widzicie? Teraz dobrze zrozumiałem. I to jest na żywo? Tutaj nie ma żadnych oszustw, wszystko jest na żywo. A to może powiesz, na co warto zwracać uwagę podczas celowania w piłkę? To jest ćwiczenie, które powtarza się tysiącami, setkami na treningu. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, jaką technikę się obrało. Po prostu to jest po prostu kwestia pracy, powtórzeń na treningach. No. Ale zwracasz uwagę na to, czy odbijasz wewnętrzną częścią stopy, czy wewnętrznym podbiciem? Znaczy, no teraz to jest różnica między strzałem na bramkę, a podaniem do innego zawodnika. Ze względu na to, że tu staram się zrobić to precyzyjnie i silnie. No, jak się podania trochę inaczej wyglądają. No i ale to bardziej jest zewnętrzna część stopy, ze względu na to, że jest bardziej precyzyjna. Dobra. Trzeci strzał. Skuteczność. Wszyscy widzą, jaka jest. Tu jestem. Dobra, jeszcze dwa strzały. Ale to było coś pięknego. Ale trochę mi życie przeleciało przed oczami. Nie celuj wyżej, jakby co. Czwarty strzał. Minimalnie. No i piąty.
Jak blisko, jak blisko. Dobra, mamy skuteczność. Pierwsza poprzeczka, druga strzał, supeczek. Chyba wystarczająca, tak? Mogło być lepiej, mogło być lepiej. Ale za każdym razem było bardzo blisko i o to przede wszystkim chodzi. W związku z tym kolejny challenge przed nami. Teraz już szykują się naprawdę rozrywkowe wyzwanie. Pierwsze, trafienie piłką do kubła. Emotka, wow. Lub strącenie wierzchołka piramidy. Emotka, hihi. Dawaj, dawaj, przygotujemy piłeczki. Teraz poziom trudności jest trochę wyższy, tak? Teraz skończyły się żarty. Tak. A czy skończyły się żarty? Nie do końca, bo to nie jest konkurencja, którą chyba będziecie powtarzać na treningu. No nie wiadomo, nie wiadomo jak to się skończy. Może sztab szkoleniowy ogląda program i wykorzysta pewne ćwiczenia w najbliższych treningach. Ale widziałem w internecie, nie będę dokładnie zdradzał gdzie, że czasem tak zbieracie piłki po treningu, że ktoś trzyma torbę, a drugi próbuje trafić do środka. No tak, ze względu na to, że przede wszystkim atmosfera jest dobra, że żartujemy ze sobą. I to po prostu widać i przekłada się to również na treningi, jak i na atmosferę w zespole. Dobrze, w takim razie czas na rozwiązanie naszego zadania. Który challenge teraz wykonamy? Jak myślicie? No ja bym powiedział, szczerze mówiąc, bym zagłosował na kosz. Wydaje mi się, że jest trudniejszym rozwiązaniem. Widocznie dużo ludzi Cię posłuchało, bo dokładnie właśnie kosz zwyciężył, czyli pierwsza emotka, tak? Chyba pierwsza emotka, już nie pamiętam. Tyle, że zrobimy to tak, że ja będę ten kosz trzymał. To Ty jesteś szefem, decydujesz o wszystkim. Staję na środku bramki, trzymam kosz. Dobra. Nie będę się na początku ruszał. Dobra. Masz... Ile chcesz strzałów? Jeden. Jeden strzał, okej. Okay. Jakby co, mamy też obok tutaj jednocześnie pudełka, które możesz strącić. Aha, czyli jest... Mam zamknąć pole oczy, błędu, czy tak? Mogę Ci zaufać w 100%? Możesz. Uff. Bliziutko, bliziutko. Bliziutko. Co, jakbym miał taką fryzurę jak Ty, to myślę, że mogłaby zahaczyć. Aj! A teraz zrobił się co, mniejszy się gnie, tak? Teraz się kosz zrobił mniejszy. Dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, teraz bo teraz faktycznie... piłka by się nie zmieści. Dobra, trzeci strzał, człowieku. No tutaj level naprawdę hard. Jejku. Zero. No dobra, zero. Lecimy dalej, lecimy dalej. A, jeszcze kolejne piłeczki przed tobą, ale tak blisko, za każdym razem. Aj, za podejrzewam, daleko. Że mogła to być wina tego, że ten kubeł był już zgięty. Jest taka możliwość. Dobra, ale Grzesiu, nawet ze zgiętym trafię. Mam go trzymać pod pachą, czy może w jakimś innym miejscu? Jest dobrze. Lecimy dalej. Strzał numer 4, jak dobrze pamiętam. 5. Teraz 5, przepraszam. Czwarty to był teraz. Proszę bardzo. 5. Lecimy dalej. Ale to chyba jest najtrudniejsze wyzwanie, tak mi się wydaje, jakie kiedykolwiek miało miejsce w tego typu odcinkach na żywo. W moim turbo krzychu? Ja jeszcze go nie miałem, ale myślę, że sobie na pewno go wprowadzę. Dawaj. No, nie było to na wyciągnięcie ręki. Nie, nie, iść. To jest chyba kwestia zmęczenia, ale ciężko mi wytłumaczyć. No, konkurencji. Ja tu nie patrzę, a ty zamach robisz. Lecimy dalej. Jeszcze? Lecimy dalej. Mamy tutaj strzał do skutku, człowieku. A, możesz uderzyć trochę lżej, żebym ja zdążył tak lekko uciec przed tobą. Delikatnie. Zaliczone. Jednocześnie mamy... Wszystko mamy zaliczone w tej konkurencji. O to tutaj właśnie chodziło. Brawo, Grzesiu. Potrzebowaliśmy trochę więcej czasu, ale... No ale kto by pomyślał, że taka konkurencja przyjdzie tutaj nam do zdobycia? Spodziewałeś się przed przyjazdem, że będziesz strzelował albo do kubła, albo do mnie? No nie, nie ukrywam, że nie. Dobra. Jest to trudniejsze,
zobaczymy, jakie jest następne. Mam nadzieję, że mam wrażenie, że z każdym challenge'em poziom trudności jest większy. No, ale jeżeli chodzi o umiejętności, tutaj bronią się same, więc tutaj zupełnie się nie przejmuj. Lecimy z challenge'em numer 4. Pierwszy to jest strzał z piętki, emotka wow, tak? Dobrze pamiętam. Emotka wow lub strzał z voleja, najlepiej w okienko. Ja dośrodkowywuję, ty strzelasz w okienko. Decydujecie. Stopert, start i lecimy. Jak myślisz? No, było strzał z piętki, z voleja w okienku. Powiedziałbym z voleja, bardziej interesujące. A pamiętasz, kiedy w meczu eliminacji zdobyłeś taką bramkę na wagę, można powiedzieć, zwycięstwa, która, nie pamiętam, kto tam dośrodkował, ty stałeś daleko przed polem karnym na Stadionie Narodowym. No możemy to powtórzyć. Możemy to spróbować. Był to strzał z voleja. No, tak może jakby, nie w okienko, tylko trochę piłka dociła się po ziemi, ale najważniejsze, że wpadła. No, przetoczyła się jak kręgle, jeżeli chodzi o między rywali, no ale przede wszystkim zdobyła uznanie wśród komentatorów sportowych, no i całych wszystkich naszych rodaków, bo dzięki temu awansowaliśmy. Dobra, lecimy zatem z wynikami. Miałem rację. Miałeś rację, człowieku. Widzę po twojej twarzy, rację. Strzał z voleja. Dobra. To co, trzy piłeczki do mnie? No. Z której strony? Z prawej, z lewej? No, żeby było jak na meczu, to z prawej. Z prawej, dobra, dokładnie tak. Rozumiem, że trzeba wrzucić mięciutko. No, najlepiej by było. A nie mamy bramkarza. Nie mamy bramkarza. Ja jak zdążę dolecieć, to ewentualnie będę jeszcze bronił. Gotowy? Czyli ma być tak jak na meczu, bo na meczu było tak, że przyjąłem tą piłkę. Może tak być, może tak być, jeżeli chcesz. Chyba, że od razu zrobisz to, wiesz, tak niesamowicie, że od razu wpadnę. No za ciebie. Ja rzucam i jednocześnie lecę na bramkę. Dobra. Trzy. Czyli musisz tak trochę ją zawiesić, tą piłkę. Dobra. O, to jeszcze nie było to. Powtórzmy to, żeby to było lepsze. Bardziej podcinką, dobrze? Dobra. Proszę. Przyjmij. O, tutaj można powiedzieć, że to dośrodkowanie odbiegało lekko od normy. Zobacz, na 3 metry poleciało. Ale zakręciłeś ładnie, dobra. To no, przesuńmy tą piłkę, żeby nam nie przeszkadzała. Proszę. Aj! Ale pięknym ślizgiem. Dokładnie no. Tak jak zatrzymałeś Ronaldo, Messiego. Żeby nie było, że nie dałem się wszystkiego. Dobra. No. Wszystko okej? Okay? Wszystko jest okej. Okay. No to. Próbujemy. Ale musisz się bardziej postarać, bo te dośrodkowania takie są, wiesz. Brakuje miłości w nich. O! Aj! To już było lepiej. Dobra, no to jeszcze. Ostatnie w takim razie dośrodkowanie. Dawaj. No, najlepsze. To musi być najlepsze środkowanie. No i mamy to, mamy to, mamy to, człowieku. Długo czekałeś na prawidłowe dośrodkowanie, trzeba przyznać. No, ale jak już przyszło, no to... Efekt skuteczności. Efekt sam widziałeś. Dobra, no to mamy challenge numer 5. Ostatni w tejże oto rywalizacji. Challenge numer 5 brzmi strzał z zasłoniętymi oczyma, oczami oczyma lub podkręcenie piłki z rzutu rożnego. Emotkami widzowie głosują. Ja bym wybrał drugą opcję. Podkręcenie nawet na takiej małej, niewielkiej przestrzeni. Ale z rzutu jakiego? Rożnego. A, rożnego. No. Szpikulcem, czy to wtedy trzeba zrobić jakoś w powietrzu mocno? Jesteś niecierpliwy, widzę. No, uczę się od ciebie, wiesz, o to chodzi. Aha. Spokojnie, czas nam tutaj ładnie leci. Tu mamy piękną nawet opaskę, jakby trzeba było brać. To... Czyli uderzenie ze zamkniętym oczem, tak? Tak, tak, tak. Natomiast no, czekamy cały czas na decyzję. Okej, okay, no to w takim razie możemy już ogłosić rezultat. 3. Uderzamy piłkę z zamkniętymi oczami, 3 wkręcamy z rożnego. Jak myślisz? No ja jestem nadal za opcją 2. Natomiast no niestety, nie tym razem. Jak? Zasłonięte oczy. Zasłonięte oczy. Tym. Jestem. Proszę bardzo. Mhm. A z jakiej odległości obojętnie? Z tej odległości, w której właśnie stoimy. Czyli ty jesteś bramkarzem, tak? Ja jestem bramkarzem. Jeden strzał. Skuteczny. Ale widzę nawet... Nie oszukaliście. Tak? No, dobra. Jest. Nic nie widzę.
Mogę wam zagwarantować, że nic nie widzę. Dobra, dobra, jest? No to w takim razie ja wędruję na bramkę, ty oddajesz jeden strzał. Jeżeli nie podobało ci się moje dzisiejsze prowadzenie, możesz to teraz udowodnić mocnym uderzeniem. Tak. Gotowy? Ja tak. Odkładam stoper i gdy powiem 3, 2, 1, dobra, zaczynamy. 3, 2, 1, zaczynamy. Skuteczny Kazimierz. No, skuteczne uderzenie, bo siadło przy widzę, prawej jakbym stronie powiesił bramki. Ręcznik, to było to samo. No. Przyznam, że no, nie rzuciłem się za piłką. Nie rzuciłem się za piłką, bo nie mogłem przewidzieć, gdzie ona poleci, wiesz. Różne uderzenia można przewidzieć, natomiast jeżeli uderzamy prosto, nawet chyba sam ty nie potrafisz czasem tego przewidzieć. Znaczy, to jest taki niespodziewany strzał, niekontrolowany. Zazwyczaj, kiedy nie mamy dużego rozbiegu, wykorzystujemy go i zazwyczaj takie to, jak powiedziałeś, piłka leci, obiera takiego... Można powiedzieć takim wężem. Dokładnie tak. I tym wężem piłkarskim zakończyliśmy naszą rundę challenge'ową. Bardzo wam dziękujemy za obejrzenie. Dziękuję Grzesiu za fantastyczną atmosferę. Tak, dziękuję, świetnie się bawiłem i teraz możemy, można... To była dopiero rozgrzewka, na portalach społecznościowych będzie ciąg dalszy pod hashtagiem co i kiedy. Pozdrawiam, Grzegorz Krychowiak. To wszystko, bardzo wam dziękuję. Melduje się z strony Krzysztof Golonka i Grzegorz Krychowiak. Jona.